EA dodało paczkę z TOTS-em 93+, z top 5 lig. Także oczywiście w dzisiejszym odcinku ją zobaczycie. A jeżeli nie zostawicie łapki w górę albo suba, no to z tej paczki traficie też resztę gena. Natomiast, jeszcze zanim przejdziemy do odcinka, to zapraszam was na stronę luxcoins.pl, na której kupicie coinsy do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy. Możecie płacić przelewem, blikiem, a także paysafe cardem. Na stronie można też sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym OSCAR otrzymasz 5% taniej. Link do strony jest oczywiście w opisie. No dobra, to zobaczcie przegląd kontentu, który wyszedł o godzinie 19, później zobaczycie paczkę z TOTS-em, a jeszcze chwilę później zobaczycie paczki z TOTS-em, które otwierałem u widzów. Także zaczynajmy ten skrócik. O dobra, 19! Uwaga, słyszałem, że ma wyjść kaka i czy on wyszedł? Yes! O kurde, ale gówno. 5 na 4? No nie wiem, tak średnio to. Myślałem, że będzie miał lepszą kartę, jakieś 96, trochę więcej strzałów. 91, 89, 90, 86. Dobra, ale nie jest aż tak drogi. Wydaje mi się, że koło 900 tysięcy będzie kosztował. Ale tak szybko dla porównania, nie różni się jakoś bardzo. To jest tylko plus jeden overalla. No nie wiem, dla mnie lipa, mogło to lepiej wyglądać. Dobra, ale zobaczmy tą paczkę z ikon, kurde. Paczkę z TOTS-em, uwaga, gdzie jest? 8-6, 8-5, okej, okay, mówiłem 8-4, 8-7, to troszeczkę źle powiedziałem. Okej, okay, 3 mecze Rivals, 2 rzadkich piłkarzy, haj, punkty kwalifikacji, match food, okej, okay. Aha, i wygrać 4 finałowe mecze z pełnym składem piłkarzy z Serie A i z Ligi Portugalskiej, i to finałowe mecze. Okej, okay. Od 16, i znowu zaczyna się w piątek o 9 i kończy się w poniedziałek o 9. A, i są nowe nagrody, ej, dobra, zobaczmy nagrody nowe. Zobaczmy, jak to wygląda. Aha, dużo mi to mówi. Paczka Team of the Week Premium? Co to znaczy? Co to znaczy paczka Team of the Week Premium? No myślałem się, że ify, ale... Mamy połowę czerwca. 4 na 5, kurde, on wygląda... Chyba troszeczkę fajniej niż Asensio. 8-4 skład, uważam, że spoko, warto go zrobić, nawet dla testu. I mamy SBC zrobione, przepalamy Gerarda. Oraz przepalamy oczywiście Nathana Ake w wersji Team of the Season. To zobaczmy w takim razie, co takiego z tej paczki dropi. Otworzymy sobie ją po statystykach, oby nie było bramkarza. Paczka oczywiście poleciała. No i zobaczmy. Proszę nie. Nie duplikat. Proszę nie bramkarz. Okej. Okay. 8-9 fizyki. Dużo obrony. No dribbling taki, o. Mało tego. Dużo tempa. Kunde, ej, dobry traf! Ej, świetny traf! Żul Kunde! Wow, ej! 900 tysięcy, nice! Ej, mega dobrze, ej, się cieszę fest! Paczka u Arkosa, też tą 93+. Zobaczmy. Uwaga, co takiego będzie? Hiszpania, SP. Tak sobie. Dobra, zobaczmy. Paczka 93+, u Kuby. Co takiego tutaj wpadnie? I uwaga, dobra, mamy TOTS-a, nie TOTS-a Moments, jeszcze nie widziałem TOTS-a Moments, Argentyna, Esio, Medina. No, fajną overall na przepałkę. Dobra, a my zobaczmy paczkę u Adzia, 93+, jak na razie najlepszy traf u mnie, pora to przebić. Uwaga, co polecił u Adzia? I Niemcy, bramkarz, nie, SPD? Kimmich, nice. No dobra, a więc jak widzicie, u mnie naprawdę fajnie posypało, bo trafiłem Kunde i był to najlepszy traf, jaki widziałem z tych paczek. No dobra, i ja tak w sumie szybko przeleciałem przez te zadania, które są oczywiście do zrobienia w kwalifikacjach i powiem wam szczerze, że bardzo, ale to bardzo zastanawiam się nad zrobieniem tego zadania i oczywiście tego, czyli wygrać 4 mecze z składem z Serie A, a także wygrać 4 mecze składem z Ligi Portugalskiej. Zastanawiam się nad tym, czy to robić, dawajcie znać, czy byście chcieli coś takiego zobaczyć. No i może komuś to umknęło, ale teraz jeszcze raz wam powiem. Food Champions teraz startuje w piątek o godzinie 9 i kończy się w poniedziałek o godzinie 9. Dobra, a my w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w kwalifikacjach, żeby jakieś tam paczki zdobyć. No i oczywiście też dzisiaj wieczorem będzie stream, na którym skończymy sobie na pewno kwalifikacje. No dobra, i też troszeczkę przebudowałem zespół, no bo trafiłem tego Kunde, więc chcę nim sobie pograć. Troszeczkę przez to, że wróciłem Kunde, no to James Milner
stracił, ale załóżmy, że da sobie radę na tych dwóch zgraniach. Tylko problem jest taki, że ja nie wiem w sumie, czy Milnerem i Salahem wystartuje w tym Food Champions, ponieważ mi się po prostu Salahem bardzo słabo gra. No, nie jest to dla mnie jakaś super karta, choć statystyki ma fajne, ale wydaje mi się, że to dlatego, że grałem nim w Squad Battles, kiedy właśnie chciałem zdobyć tego Milnera, także te statystyki są troszeczkę zakłamane. Także tak wygląda ten zespół, no i dzisiaj sobie przetestujemy ciekawy wariant, ponieważ zagramy sobie Hulitem na napadzie. Także tak ten składzik będzie wyglądał w trakcie gry i jak widzicie, Fede gra na prawej obronie i to jest naprawdę objawienie. Fede Valverde na prawej obronie to jest topowy zawodnik. Mógłbym nawet powiedzieć, że po kilku meczach, jakie nim tam zagrałem, to jest fajniejszy prawy obrońca niż Cafu. No ale dobra, mam nadzieję, że w tym meczu wam to pokażę. Zaczynajmy. No dobra, to zobaczmy, jak nasz Hulit poradzi sobie przeciwko temu składowi. Okej, jest Varane na wypożyczeniu, Kane, Son. Okej, cały składzik po prostu z Premier League. Mocny, fajny zespół, mam nadzieję, że będzie to przyjemny, fajny meczyk bez jakichś tam wylewów, z dobrym poziomem i pięknymi bramkami. I Fede teraz rozpoczyna swój atak, zobaczmy. I Fede Valverde pięknie się podłączył do ataku. Czemu Salah zwolniłeś, byku? Ale dobra, teraz do Ronaldinho, Ronaldinho do Salaha, Salah nie trafia, niestety był spalony, nie był, okej. Okej, i do Asensio, zobaczmy, Marco Asensio, o kurde, i to było absolutnie fatalne, ale Ruud Gullit, nie no. Dobra, zobaczmy, Fede Valverde, Jezus, no on wszystko ogarnia na tej prawej obronie, on jest nie do przejścia, kurde. No ale obrona moja, jak widać, jest. Ładnie do Teo, Teo do Salaha, Salah, pięknie do Ruuda Gullita i Ruud Gullit, 1-1, no ta karta jest tak wszechstronna, że można nim grać w środku pola, na napadzie, na środkowej obronie i wszędzie będzie dawał radę, wszędzie będzie kartą topową. Także oczywiście teraz go testujemy na napadzie, a może kiedyś przetestujemy go nawet i na obronie. Milner pięknie do Asensio, Asensio do Gullita, ale to był chyba spalony, albo i nie, Ruud Gullit, 2-1, ale on się rozkręcił. I Kunde... To nie był karny? Okej, okay, bardzo dziwne, bo ogólnie ja chciałem... Ja w tej sytuacji naciskałem X, a nie kwadrat, więc może gra to szczytała, że ja to podałem, tylko że to podanie po prostu było nogą Harry'ego Kane'a, także... No dziwne. No ale co mam zrobić? Zobaczmy, pięknie Ronaldinho, Gullit. Świetny duet się nam tworzy na ataku. I ładnie do Kane'a, nie ma gola, super. Pum, ładnie, Salah i... Okej. Okay. Ronaldinho ładnie pokręcił do Gullita i... No nie, Alisson. Zobaczmy, ojejku, Ruud Gullit, co? Ajajaj, ręka była, panie sędzio, proszę wrócić do tej sytuacji. O, ej, myślałem, że to mamy, jednak nie. Zobaczmy, Koundé, też nie, ale oczywiście kto? Fede Valverde i teraz. Pięknie do Ronaldinho, czy tutaj będzie gol z tego? Ronaldinho. Dobrze do Gullita, Gullit! I mamy 4-1, no Ruud Gullit dewastuje rywala. Hat-trick. I Fede do Ronaldinho, Ronaldinho. Ronaldinho jeszcze do Gullita, Gullit ładnie przerzuca i... Kurde, jakby to siadło, ja nie mogę, to by był piękny gol. Zobaczmy, Ronaldinho. Ojejku, jejku, jejku, to było przepiękne, to było absolutnie przepiękne i... To miał być strzał w ogóle, to nie miał być... Nie miał być podanie, coś ewidentnie musiałem źle nacisnąć. Dobra, i zobaczmy do Marco, a... Kurde, chciałem jakoś tak, wiecie, jakoś inaczej strzelić, bo wiadomo, mógłbym po prostu podejść i tam zrobić ball rolla i strzelić, ale chciałem jakoś tak przerzucić nad nim. I Marco Asensio, poprzeczka, jajajajajaj, tak niewiele zabrakło do pięknego gola. Dobra, Busquets, zobaczmy, nowy gościu wychodzi do sytuacji sam na sam, czy Busquets w jakikolwiek sposób tutaj nadrobi? W sumie nawet nie musiał, bo Mike Maignan się świetnie spisał. No dobra, mamy koniec tego meczu, wygrywamy 4-1, Gullit z hat-trickiem, druga połowa już była taka chyba bardziej na przeczekanie, bo już w sumie mi nie zależało na wyniku, gościu też jakiegoś zagrożenia nie stwarzał. Także wynik i tak jest dobry, Gullit w końcu z hat-trickiem. Zagrajmy jeszcze jeden meczik i zobaczymy, no, w drugim meczu Gullita. Ale dobra, w ramach przerywnika możemy otworzyć dwie paczki, bo mamy takie, dobra. No takie paczki są teraz naprawdę na wagę złota, ponieważ, no tak jak mówiłem wam przed chwilą, mój fodder w klubie wynosi dosłownie zero. Zobaczmy pierwszą paczkę, Niemcy, SP, Gorecka? Nie, to Nikros 88, no i pięknie. A, i Kovacic. To było 2x84+, myślałem, że 1x84+. W takim razie zobaczmy teraz teoretycznie gorszą paczkę, bo 2x83+, mamy oczywiście ekrany, jakie? Belgia, bramkarz.
A, myślałem, że Tibo, ale dobra, Castellans 8-4 też spoko, a w środku Ruben Neves. No dobra, zobaczmy skład rywala Van der Sar, Toty, Rabiot, Cristiano Ronaldo i Haaland. Co to jest za składzik pokichany? A, i gościu wyszedł przy 0-0, Boże Święty, czerwiec, połowa czerwca, nie mogę. No dobra, więc zobaczmy składzik naszego kolejnego rywala, Ederson, okej, Laurent Blanc, Ruben Dias. Dobra, ten składzik wygląda trochę gorzej niż poprzedni, ale nie wiadomo jak gościu stoi ze skillem. I ładnie Asensio, ojejku, ale on wypuścił Ronaldinho w tym momencie, Ronaldinho, chciałem, nie, dobra, nieważne, to się wytnie. I dobra, zobaczmy Theo Hernandez, no teraz w końcu mamy na kogo wrzucać, ale wrzucamy na Salaha i Ronaldinho znowu jakoś nie trafia. To jest w sensie dobrze w sumie, że nie trafiłem, bo to by był straszny wylew. I ładnie Ronaldinho, piękne przejęcie piłki. Ronaldinho dobrze do Hulita, Hulit przyjmuje piłkę i nie trafia, tak blisko było. Oj, piękna piłka do Kolo Muaniego, który trafia gola. Kurczę, tyle fajnych okazji było. No ale co, no gościu skontrował ładnie, miał dobry atak, dobrze wykończył. No i 1-0 dla niego. Ale ładnie mnie porobił, zobaczmy. Teraz Salah, ojejku, jaka tutaj wychodzi akcja. Gościu chyba za bardzo się poczuł i zbyt ofensywnie wyszedł, zobaczmy. Ronaldinho, gładko nawet bramkarz nie drgnął. I Jamal, Jamal Musiala, kurczę, dobrze kręci, znowu... Wow! Takim prostym trikiem mam wrażenie, że mój chyba zawodnik się potknął o drugiego? Tak mi się przynajmniej wydawało, no w każdym bądź razie gościu kolejną okazję wykorzystuje. Marek Asensio, piękne podanie do Ronaldinho i mamy 2-2, znowu piękna kontra, ale takie kontry wychodzą tylko dlatego, że wydaje mi się, że gościu ma pressing po utracie piłki. I jeszcze raz, i Asensio. I Ronaldinho, ojojojojojojojoj. I do Asensio, ładnie Huli tutaj zablokował to... ten odbiór właściwie i Ruud Gullit pięknie pokręcił w polu karnym. 3-2, Ruud Gullit znowu pokazuje, że jest topowym napastnikiem. Ale leci i do Ronaldinho, Ronaldinho pięknie krzyżakiem, 4-2. I to jest chyba hat-trick Ronaldinho, o ile się nie mylę. I dobra piłka do Kolo Muaniego. Kolo Muani, czy to przyjmie? No przyjął, ale Kunde też na posterunku, czujny. I dobrze do ujejku, ale piękny pasik do oczywiście Momo Salaha. Momo Salah. Momo Salah na spokojnie. Ruud Gullit, Ruud Gullit, Ruud Gullit! No i super to wyszło. 5-2. Deklasacja w tym meczu jest. Dobra i super. I do Ronaldinho. Zobaczmy teraz, co tu się stanie. Ronaldinho do Momo Salaha. Momo Salah prawie ukrócił kolegę o łeb. I Marco Asensio! Kurczę, no czemu to nie chce siąść ostatnio? I zobaczmy. Ojojoj, dobra, tutaj go puściłem. Jamal Musiala, co on zrobi? Gościu ciągle robi jeden trik, nie wiem co on robi. Ale Sergio Busquets na posterunku. Ładnie do Ronaldinho, jeszcze Ronaldinho. I jeszcze Ronaldinho do Asensio. Zobaczmy, Marco Asensio, Marco Asensio i Marco Asensio! Tak jest, kolejny gol, 6-2. I chyba mamy koniec tego meczu. Pięknie. 3 gole Ronaldinho, 2 gole Hulita, 3 asysty Salaha, 1 gol i 2 asysty Asensio. Naprawdę piękne statystyki naszego zespołu. No dobra, a więc ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pewnie widzimy się dzisiaj wieczorkiem na streamie. Życzę Wam oczywiście miłego dnia. Dawajcie znać, co trafiliście z paczki z tym Totsem 93+. No i widzimy się w komentarzach. Do zobaczenia i siema.